Bardzo często na łamach stacji Comparik 24 poruszamy temat NFT oraz różnego rodzaju projektów. Dzisiaj również pomówimy o projekcie NFT Flat for Flip. Dlatego też rozmawiam z wyjątkowymi gośćmi Dariusz Barski oraz Marcin Bochenek. Witajcie. Witam serdecznie. Darku, zacznijmy może od Ciebie. NFT, jak mówimy o rynku nieruchomości, to bardzo często uczestnicy tego rynku skupiają się na tej fizycznej odsłonie, na nieruchomościach i gdzieś tam są poza tym światem wirtualnym, czy też krypto, czy też samego blockchain. Co rozumiemy pod słowem NFT i jakie to ma zastosowanie, jeżeli chodzi o nieruchomości? Tak, jeżeli chodzi o NFT i zastosowanie w nieruchomościach, to trzeba przyznać, że tutaj mamy kilka zastosowań, które dopiero są pionierskimi zastosowaniami, to głównie w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Zdarzały się już transakcje, które były transakcjami kupna-sprzedaży nieruchomości, gdzie NFT było potwierdzeniem danej własności nieruchomości. Natomiast no, my jesteśmy na początku dopiero tej drogi dostosowania NFT do nieruchomości, do transakcji, które mogą być związane z NFT, jako zamiast księgi wieczystej może być NFT potwierdzające własność danego lokalu czy danej inwestycji nieruchomościowej. My jesteśmy na początku, dlatego też NFT dzisiaj to, które my wprowadzamy, to jest projekt, który ma dopiero otworzyć oczy na nową technologię osobom z rynku nieruchomości. Te osoby bardzo często inwestują w coś, co jest namacalne, coś, co można dotknąć, coś, co można sprzedać i wiedzieć, ile na tym można zarobić. Natomiast ten świat kryptowalut i NFT jest dla nich czymś nowym. I dlatego też chcemy połączyć te dwie społeczności, żeby tym osobom z rynku nieruchomości pokazać, że istnieje takie coś jak NFT, istnieje takie coś jak społeczność, która zarabia pieniądze na cyfrowych walutach i część tych pieniędzy chce inwestować w tradycyjny biznes. Ostatnia sytuacja na rynku kryptowalut pokazała, że tak jak można dobrze zarobić, to można też szybko te pieniądze stracić. Coraz więcej inwestorów z tego rynku chce bezpiecznie parkować w nieruchomościach finansowanie. Natomiast ludzie z rynku nieruchomości widzą, co się dzieje na kryptowalutach, widzą, że rentowność jest dużo większa niż w biznesie nieruchomościowym, no i chcą się czegoś nauczyć o tym rynku, jak zacząć tą przygodę i dlatego też ten nasz projekt ma być takim wstępem do ich przygody ze światem cyfrowym. Marcin, powiedz proszę, jaka jest idea połączenia tych dwóch światów, nieruchomości i kryptowaluty? W jaki sposób planujecie to zrobić? Przede wszystkim staramy się rozwiązać trzy problemy. Młode osoby, które chcą wejść w rynek nieruchomości, albo osoby, które w ogóle chcą zacząć inwestować, często blokadą dla nich są po prostu środki. No jeżeli chcemy zacząć inwestować na rynku nieruchomości, jednak musimy mieć dużą wiedzę, żeby te środki nie stracić, oraz również musimy mieć fundusze, które możemy poświęcić na to, żeby zainwestować. Oczywiście te fundusze można w różny sposób pozyskać, prawda? Ale trzeba wiedzieć jak. Dla wielu osób jedynym rozwiązaniem pozyskania środków jest kredyt. Ale to nie jest jedyny sposób na to, żeby pozyskać takie środki, więc te problemy, które my staramy się rozwiązać, przede wszystkim numer jeden, na który ja stawiam, to jest pomoc w pozyskaniu wiedzy, w jaki sposób inwestować w nieruchomości. Nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Tak jak dobrze wiecie, wiedza jest najważniejsza, zarówno na rynku krypto, jak i na rynku nieruchomości. Jeżeli chcemy inwestować w Bitcoina, a inwestujemy tylko dlatego, bo sąsiad powiedział, że zarobił i ja też w takim razie pakuję wszystkie oszczędności, jest to dość prosta droga do tego, żeby wszystko stracić. Dopiero jeżeli poznamy ten rynek, wiemy jakimi mechanizmami on się kieruje, jak wyglądają jego cykle, po prostu mamy większą wiedzę na ten temat, jest ta nasza inwestycja bezpieczniejsza. I tutaj chcemy, żeby eksperci z rynku nieruchomości dzielili się swoją wiedzą z osobami, które są na rynku krypto. Często właśnie, tak jak Darek też wspomniał wcześniej, w ogóle to jest śmieszne, to jest trochę śmieszne, jak zaczęliśmy prowadzić live'y jeszcze z 3 miesiące temu, pojawiały się często pytania, 8% w skali roku, co to jest za zysk w ogóle, to się nie opłaca. Tylko, że te pytania pojawiały się wtedy, gdy faktycznie krypto rosło, prawda? Teraz po tych spadkach 8% już nie wydaje się aż takie nieatrakcyjne. Więc pierwsza sprawa to jest połączenie osób z krypto, kapitał osób z krypto do tego, żeby inwestować w nieruchomości.
a do tego oni potrzebują wiedzy osób z nieruchomości i w drugą stronę. Osoby z nieruchomości mają też często kapitał, chcą zainwestować w krypto, nie wiedzą jak i tutaj osoby z krypto z naszej społeczności będą się dzielić taką wiedzą. A druga sprawa to jest przede wszystkim pozyskiwanie funduszy. Często jest tak, jak wspomniałem, że nie mamy tych środków jednak na to, żeby zainwestować w dane nieruchomości i te środki możemy pozyskać czy to z kredytu lub od prywatnych inwestorów. Bardzo często w dzisiejszych czasach te środki pozyskujemy w taki prymitywny sposób jeszcze, na grupach na Facebooku, gdzie osoby totalnie niezainteresowane mogą zostawiać komentarze. My chcemy to właśnie zorganizować na ramach projektu Flat for Flip, gdzie dostęp do tej społeczności będą miały tylko i wyłącznie osoby, które będą już zweryfikowane, ponieważ będą musiały zakupić nasze NFT. Darku, powiedz proszę, odnośnie tego, co powiedział Marcin, to połączenie tych dwóch światów, NFT, nieruchomości. Nabywając NFT Flat for Flip, co tak naprawdę zyskujemy? Dobrze, to dobre pytanie jest, bo tak naprawdę to jest clue tego, dlaczego warto zainteresować się projektem. Jeżeli kupimy sobie NFT, to od strony takiej czysto cyfrowej kupujemy sobie własność do biletu wstępu do społeczności, która będzie składać się z inwestorów z rynku nieruchomości i krypto. My wypuszczamy 7777 NFT. Każdy NFT będzie przedstawiać jeden z apartamentów w 7 krajach Europy. Będzie on, każdy będzie inny, będzie w różnych lokalizacjach, zarówno będzie w górach, w centrach miasta, nad morzem, będzie unikalny miał wnętrze, aranżację, więc to będzie powodować od tej strony takiej NFT jako produktu, którym można liczyć na to, że będzie wzrost jego wartości, od strony graficznej dobrze przygotowane, unikatowości i tym będzie można sobie sprzedać na giełdzie czy kupić. Natomiast jeżeli chodzi o sam kluczowy dla nas NFT, to jest NFT, który jest dostępem do społeczności. Każdy, kto będzie posiadał nasze NFT, będzie mógł być u nas na Discordzie, takim serwerze, który daje możliwość komunikowania się z inwestorami z rynku kryptowalut i z rynku nieruchomości. Tam już mamy pierwszych partnerów naszego projektu, którzy już będą po mincie, czyli po 31 maja, do dyspozycji naszej społeczności. Mamy partnerów, którzy będą nam dostarczać okazje inwestycyjne na rynku nieruchomości, które będą się u nas pojawiały 7 dni wcześniej niż przed debiutem tych ofert w butiku inwestycyjnym, które oni mają. Mówię tu na przykład o naszym partnerze Reliance Polska, który nam ostatnio na live ich prezes zagwarantował. Więc to są te rzeczy, które ma każda osoba, która będzie posiadać nasze NFT, jeżeli chodzi o te rzeczy takie biznesowe. Do tego będzie miała dostęp do szkoleń. Szkolenia będziemy powoli wdrażać, będą to webinary, będą to szkolenia i to nie takie, które są dostępne dzisiaj na rynku, tylko będą specjalnie dedykowane dla nas i dla naszych inwestorów. Dzięki temu ten pakiet będzie na tyle mocno rósł, że dzisiejsze kupno NFT po 0,2 ETH w przyszłości będzie dużo więcej warte, ponieważ ta cała platforma, która powstaje na serwerze Discord i dedykowanych platformach edukacyjnych, będzie miała dużo większą wartość. Kontakt z ludźmi, z ekspertami na bieżąco, czyli wymiana doświadczeniami, tak, się nawzajem. Jeżeli ktoś dzisiaj nie ma pieniędzy, żeby zainwestować w nieruchomości, ale ma czas, żeby znaleźć pewne okazje inwestycyjne też, to może znaleźć tam inwestorów, którzy mają pieniądze, a nie mają czasu, a on kupując dzisiaj za 400, około 400 dolarów nasze NFT, będzie mógł z tymi inwestorami nawiązać współpracę. Więc nawet dla osoby, która początkująca jest na rynku nieruchomości, oprócz wiedzy, którą może zdobyć, będzie mogła nawiązać współpracę. Ten networking będzie u nas na pewno dobrze działał, a to jest bardzo duża wartość, jeżeli chodzi o biznes. Czyli mówię tutaj o pewnego rodzaju marketplace, który będzie jako Flat for Flip. To jest jakieś jego zadanie. Marketplace, jeżeli chodzi o samą ofertę tą nieruchomościową, to na pewno. Natomiast to też będzie taka platforma edukacyjna, a przy okazji to też jest miejsce, gdzie ci inwestorzy, którzy zaczynają przygodę swoją z nieruchomościami, będą mogli nawiązywać współpracę, czy ten networking taki, gdzie jest dużo teraz organizacji w Polsce, które powstają po to, żeby się przedsiębiorcy spotykali, po to, żeby się osoby, które zaczynają przygodę z przedsiębiorczością spotykały, wymieniały doświadczeniami, budowały sobie nowe możliwości pozyskiwania albo finansowania, czyli szukania wspólników, szukania innego źródła finansowania niż bankowe, albo też, żeby mogły powstawać spółki czy współpracę z osobami, które mają czas, mają umiejętności, ale nie mają pieniędzy, a ci, co mają pieniądze, chcą sobie zrobić dodatkowy biznes, dodatkową odnogę i wtedy mogą wykorzystać te osoby, które są dopiero na początku swojej drogi.
Marcin, powiedz proszę, jak ty rozumiesz okazja inwestycyjna na rynku nieruchomości? To już wytłumaczę w takim razie. Okazja inwestycyjna. Fajnie to ostatnio podsumował Cezary Chybowski, właśnie prezes firmy Reliance, który takie okazje dostarcza. Okazje inwestycyjne dzielimy na dwie. Pierwsza to jest okazja dla kupującego, a druga to jest okazja dla sprzedającego. Na rynku dużo częściej pojawiają się okazje dla sprzedającego, który to przedstawia nam, jak on to nie ma on super okazji, w którą można zainwestować i zarobić kupę pieniędzy. Okazja inwestycyjna to jest okazja, która jest atrakcyjna dla osoby, która chce to nabyć. Bardzo często pojawiają się inwestycje typu ktoś, ostatnio również to zostało poruszone nawet na live, był hotel do sprzedaży w bardzo atrakcyjnej cenie i jedynym powodem, dla którego właściciel chciał sprzedać ten hotel, był fakt, że miał po prostu jakieś przykre wspomnienia z tym hotelem, czyli takie przyczyny osobiste, nieekonomiczne. I z takiego powodu często ktoś decyduje się na sprzedaż i można nabyć daną nieruchomość po dużo lepszej cenie. My będziemy mieli dostęp do takich okazji inwestycyjnych dzięki naszym partnerom, z którymi współpracujemy, którzy zajmują się takimi okazjami inwestycyjnymi, które je dostarczają. Rozmawiając również z naszymi partnerami, dowiadujemy się, że w dzisiejszych czasach nie jest już nie jest problemem pozyskanie takiej okazji, jeżeli jest się w odpowiednim gronie i współpracuje się z odpowiednimi ludźmi, tylko bardzo często właśnie problemem jest pozyskanie funduszy i ten problem też będziemy chcieli rozwiązać. A czy nie jest trochę tak, że kiedy pojawia się ta okazja inwestycyjna, to tak naprawdę kto pierwszy, ten lepszy? Dlaczego miałbym coś zyskiwać, mając określone NFT, kiedy ktoś inny uzyskał te informacje, kto na przykład ma więcej kapitału niż ja, odnośnie danej okazji? Jakbyś mógł mi to, Marcin, tak w prostych słowach wyjaśnić. Jasne. No to już wytłumaczę. Jeżeli jest firma, która zajmuje się czymś takim jak wyszukiwanie takich deali, taka jak na przykład Reliance, i ona dzieli się tym w swoim butiku inwestycyjnym ze swoimi inwestorami, to osoby, które są i posiadają nasze NFT, będą miały dostęp do tej okazji inwestycyjnej wcześniej. Z jakiego powodu? Ponieważ my będziemy nawzajem wymieniać się różnymi wartościami, takimi jak właśnie kapitał oraz wiedza, o której tutaj też wcześniej wspomniałem. Dodatkowo dla tych osób, które mają dostarczać te deale, można sobie pomyśleć, dlaczego oni nie będą realizować tego sami, dlaczego oni nie będą kupowali tego sami. Właśnie to, o czym wspomniałem w wcześniejszej odpowiedzi. Bardzo często problemem jest sam kapitał, a dzięki społeczności Flat for Flip taki kapitał na daną inwestycję będzie można również pozyskać. Rozumiem. Darku, powiedz proszę, jak się obecnie rozwija ten projekt? No słuchajcie, obecnie jesteśmy sami zaskoczeni, jak to dobrze idzie, dlatego że mamy coraz więcej ludzi, którzy dołączają do naszej platformy. Coraz więcej osób się interesuje tym projektem, nawet są youtuberzy, którzy nagrywają swoje własne filmy na temat samego projektu. Mamy partnerów z rynku nieruchomości, którzy do nas dołączają, zarówno tych nieruchomości komercyjnych, jak i nieruchomości prywatnych, partnerów, którzy będą te okazje inwestycyjne dostarczać. Ja tylko jeszcze bym dorzucił jedną rzecz dotyczącą samych okazji na rynku nieruchomości. Czasami dla osób, które nie mają wiedzy na temat rynku nieruchomości, okazja inwestycyjna na rynku nieruchomości może być ich gwoździem do trumny, dlatego że okazja inwestycyjna na rynku nieruchomości, która ma nieuregulowany stan prawny, która ma brak możliwości wybudowania tam jakiejś nieruchomości, a my dostaniemy jakby wizualizację, że tam można postawić, nie wiem, bliźniaka, można postawić blok i ktoś pod wpływem emocji kupi szybko taką nieruchomość, nie weryfikując od strony prawnej, od strony finansowej, od strony własnościowej, jak to wygląda, to może być dla niego strata. Natomiast to, co my chcemy robić dodatkowo, to chcemy, aby okazje inwestycyjne były weryfikowane, czy też żeby był taki diligence sprawny, czy ekonomiczny robiony, po to, żeby do naszej społeczności trafiały te oferty sprawdzone. I to jest moim zdaniem mega, mega wartość, że dzisiaj za nasze $400, jeżeli ktoś kupi NFT, to będzie mógł mieć jakby tą obsługę taką dodatkową w projekcie ekstra, co to jest dużym kosztem, jeżeli byśmy chcieli na własną rękę robić. Natomiast jeżeli wracamy do samego projektu,
to dzisiaj mamy jeszcze dosłownie 11 dni do naszego mintu. Mamy około 14 tysięcy osób na Discordzie, którzy śledzą, co się dzieje w projekcie. Mamy 16 tysięcy osób na Twitterze, ponad 10 tysięcy na Telegramie. Cały czas dołączają do nas ludzie z całego świata, co jest bardzo miłe i zaskakujące. Mamy fanów projektu z Korei, z Japonii, mamy też ze Stanów Zjednoczonych, więc dużo dobrego się dzieje i mam nadzieję, że 31 spotkamy się i będziemy mogli powiedzieć z Marcinem, że mamy całą kolekcję sprzedaną i będziemy tylko realizować później dalsze plany. Marcinie, powiedz proszę, bo o ile zrozumieliśmy ideę dla osoby początkującej, która stawia pierwsze kroki, co osoba doświadczona może zyskać, przystępując do tego projektu? Osoba doświadczona z rynku nieruchomości, tak? Chyba jeżeli oczywiście. To jeżeli jest osoba, która dużo inwestuje na rynku nieruchomości, jest nawet, zależy, bo jeżeli jest to ekspert, który faktycznie bardzo dużo inwestuje na rynku nieruchomości, on może do nas dołączyć i dzięki temu, tak jak na przykład Wojciech Orzechowski do nas zdecydował się dołączyć, będzie miał możliwość pozyskiwania funduszy na swoje inwestycje. Dla osób, które inwestują na rynku nieruchomości, są w tym dobre, realizują swoje projekty, a dla nich takim dużym plusem może stać się fakt ten, że również mogą pozyskać fundusze, ale również dobrych okazji inwestycyjnych nigdy za wiele. Trzecią sprawą, która może pomóc osobom, które inwestują na rynku nieruchomości, jest fakt, że mogą zainteresować się lepiej rynkiem kryptowalut oraz lepiej go zrozumieć, bo nie zapominajmy, że my chcemy stworzyć taki właśnie most pomiędzy kryptowalutami a nieruchomościami, tak? Więc te osoby z nieruchomości będą się uczyć o krypto, a osoby z krypto będą się uczyć o nieruchomościach. I osoby z rynku nieruchomości będą mogły część swojego kapitału przeznaczyć na inwestycje, czy to w NFT, bo na naszym Discordzie mamy wiele osób, które tylko i wyłącznie żyje NFT, śledzą wszystkie nowe kolekcje, które mają mieć swój mint wkrótce, czają się na te whitelisty. I dla osób z rynku nieruchomości może być to po prostu totalnie nie do ogarnięcia, prawda? A dzięki tamtym osobom, dzięki komunikacji z tamtymi osobami, ten rynek kryptowalut, rynek NFT może stać się bardziej zrozumiały. A powiedz proszę, czy macie jakąkolwiek konkurencję? Czy możecie czegoś to porównać w Europie czy na świecie, jeżeli chodzi o ten projekt właśnie NFT? Polski projekt, popularny projekt, który jest w Polsce, na przykład Terraland, jest podobny do naszego projektu, ale i tak i nie, bo wiele, nawet wczoraj mieliśmy z Darkiem spotkanie z konsultantem, takim adwajzorem NFT z Japonii, który stwierdził, że wiele projektów NFT skupia się na tym, aby nieruchomości tokenizować. Jeden do jednego. My żeby takim się nie będziemy zajmować, prawda? My będziemy dostarczać deale inwestycyjne dla naszej społeczności, będziemy się dzielić wiedzą, czyli my będziemy bardziej takimi utility NFT, prawda? Gdzie będziemy pomagać naszej społeczności, będziemy chcieli rozwijać naszą społeczność, a nie tokenizować dane nieruchomości. Więc jeżeli chodzi o rynek NFT, o rynek nieruchomości, tak jak Darek zaznaczył na samym początku, jest to jeszcze wczesna faza. Pojawiają się nieruchomości, które zostają sprzedane, które zostały czy to tokenizowane, czy zostały sprzedane w formie NFT-ka, ale jest to jeszcze bardzo taka wczesna faza i ta konkurencja po prostu na rynku jest bardzo mała. Powiedzcie proszę, czy jest jeszcze jakiś sposób, żeby dołączyć do tego projektu Flat for Flip? Jest już faktycznie dość późno, prawda, bo mint naszego NFT jest 31, mint, czyli możliwość zakupu i dołączenia do naszej grupy. Jednak jeżeli chodzi o kolekcję, tak jak wspomnieliśmy, jest 7777. Na naszej whiteliście dzisiaj mamy około 10 tysięcy osób zainteresowanych zakupem. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że nie wszystkie osoby, które zapisały się na naszą whitelistę, zakupią takie NFT, bo albo zapomną, albo mają mieć inne powody, dla których nie kupią. Aczkolwiek, co też ciekawe, według naszych statystyk, średni zakup na jeden wallet to jest 3,8, czyli jedna osoba deklaruje, że zakupi prawie 4 NFT. To taka ciekawa statystyka. Natomiast jeżeli ktoś jeszcze chciałby dołączyć do naszego zespołu, mieć możliwość dołączenia i wejścia do tej naszej organizacji, powinien śledzić nas na naszych social mediach, na Discordzie, na Twitterze oraz na Telegramie.
oraz ma możliwość zapisania się na Early Access. Early Access gwarantuje w pierwszej kolejności możliwość zakupu, jeżeli osoby z whitelist nie zakupią, prawda? Czyli jeżeli ktoś zapisze się na Early Access, a osoby z whitelisty nie będą zainteresowane zakupem lub część kolekcji pozostanie, w pierwszej kolejności osoby, które były zapisane na Early Access, będą mieć możliwość zakupu naszego NFT. Oczywiście jeszcze przez ten półtorej tygodnia będziemy organizować różne konkursy, które pojawiają się na naszym Discordzie, a dzięki którym będzie można zapisać jeszcze na nasze whitelist, oraz również polecam śledzić YouTube'a i związanego influencerów związanego ze światem krypto, bo coraz więcej influencerów się do nas zgłasza o taką whitelistę i też przy współpracy z takimi naszymi partnerami takich whitelist udzielamy. Panowie, bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. Moimi Państwa gośćmi byli Dariusz Barski oraz Marcin Bochenek z Flat4Flip. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Thank you.